Cześć, dziś sprawdzimy, który zamiennik korektora Tarte Shape Tape jest lepszy, czy jest to Lovely, czy Makeup Revolution. Oba te korektory otrzymały miano zamiennika dla korektora Tarte Shape Tape, dlatego że oba są mocno kryjące, są długotrwałe, mają bardzo ładnie wyglądać pod oczami. Chociaż one nie są według producenta opisane jako korektory pod oczy, to jednak one w tym celu również się fajnie sprawdzają, ale zaraz Wam o tym powiem. I zobaczymy, który okaże się lepszy, który wygra tę bitwę. I tak, jeśli chodzi o korektor z Makeup Revolution, można go znaleźć online, kosztuje około 20 zł. Natomiast korektor Lovely możemy znaleźć w Rossmanie, to jest cena około 14-15 zł. I można też kupić online i wtedy przez internet kosztuje około 18 zł, więc troszkę drożej. Ale macie wygodniej po prostu znaleźć ten korektor. Korektory będę rozprowadzać gąbeczkami, są to gąbeczki Blended Mini. Zacznę aplikację od korektora z Lovely i to jest odcień 02. Jeśli nie widzieliście jeszcze testu tego korektora porównawczego z korektorem Tarte Shape Tape, to sobie tutaj kliknijcie i Was odniesie na nową kartę, więc po tym filmie możecie sobie obejrzeć. Rozcieram gąbeczką. To jest bardzo ładny odcień, bo ma lekko żółte tony. Ma lekko gęstą konsystencję, zbliżoną do konsystencji tego korektora z Tarte Shape Tape. I jak widzicie, ma naprawdę bardzo ładne krycie. Ok, ja tutaj już może sobie to zagruntuję pudrem. I pudro, jakiego będę używała, jest to Kat Von D Lock It Translucent Powder. Jest to odcień transparentny. To jest puder, który lekko rozświetla skórę, więc trzeba uważać z jego ilością. Ale zauważam, że bardzo fajnie sprawdza się właśnie w okolicy pod oczami, bo nie przesusza tych okolic, a ładnie utrwala korektor. Więc nakładam niewielką ilość. Przechodzę do korektora Makeup Revolution Concealer and Define i to jest odcień C2. Nakładam go w tej samej ilości co Lovely. Jego konsystencja już jest lżejsza, jest bardziej płynny, zdecydowanie od tego Tarte czy Lovely właśnie. Ale mimo to widzicie, że krycie też ma bardzo ładne. I też szybko utrwalam tym pudrem z Kat Von D. Poza kamerą dokończam makijaż twarzy i co na tę chwilę mogę stwierdzić, to to, że bardziej podoba mi się korektor z Lovely, dlatego że ogólnie jego konsystencja bardziej mi odpowiada, dlatego że ja też lubię bardziej kremowe produkty, ale to jest już kwestia bardzo indywidualna. Ale tak jak mówię, to jest moja opinia. Co więcej, wydaje mi się, że ten korektor z Makeup Revolution bardziej podkreśla zmarszczki, jakby bardziej osiada na skórze, jest mocniej widoczny. I to na tę chwilę tyle spostrzeżeń. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po kilku godzinach, który będzie ładnie wyglądać. Nie zauważyłam, żeby jakoś mocno ściemniały. Minimalnie może, ale nie ma jakiejś dużej różnicy. Teraz jest godzina 13:46, więc zobaczymy się za kilka dobrych godzin i zobaczymy, który okaże się lepszy. Wracam do Was z podsumowaniem korektorów. Jest teraz godzina 20:50, więc prawie 21:00, co znaczy, że makijaż mam na sobie około 7,5 godziny, chyba coś w tym stylu. I co mogę stwierdzić na temat tych korektorów, to strona, gdzie mamy korektor z Lovely, wygląda identycznie, jak to wyglądało rano. Dosłownie tak samo, nie widzę zupełnie żadnej różnicy. Jeśli chodzi o stronę z korektorem z Makeup Revolution, tutaj z kolei zmarszczki są bardziej podkreślone. Bardziej ten korektor wszedł w zmarszczki również, zaraz zobaczcie to sobie w zbliżeniu. I ten obszar pod oczami wygląda na bardziej stary, wiecie o co chodzi. Też oczywiście te korektory używałam wcześniej przez kilka dni, więc jeśli chodzi o moją taką końcową opinię, to uważam, że korektor z Lovely wygląda ładniej pod oczami, dlatego że jest właśnie dzięki tej konsystencji, takiej bardziej kremowej, sprawia, że ten obszar wygląda cały czas bardzo ładnie. Jeśli chodzi o korektor z Makeup Revolution, to tutaj zdarzało się również tak, w przypadku używania różnych pudrów, że ten korektor lubi się również skawalić w ciągu dnia, po prostu się kruszy, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam w innych korektorach.
Więc ja nie jestem jakoś zbyt mocno przekonana do tego korektora. Jakoś mnie bardzo mocno nie powalił. Zdecydowanie bardziej wolę ten korektor z Lovely, a już najbardziej oczywiście korektor z Tarte. Nie, po prostu nie ma korektora, który go przebije. Taka jest moja opinia, ja go uwielbiam najbardziej, chociaż wiadomo, cena jest po prostu zabójcza. Ale na taki własny użytek, na co dzień, naprawdę ten korektor z Lovely jest przegenialny i naprawdę Wam go polecam, bo pięknie wygląda pod oczami, też bardzo ładnie kryje niedoskonałości, więc naprawdę, jeśli chodzi o mnie, ten zdecydowanie wygrywa. Dajcie znać, czy macie ten korektor, albo może macie ten z Makeup Revolution, jak się u Was sprawdza. Czy u Was też występuje takie kruszenie się tego korektora pod oczami? Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u Was, bo wiadomo, że każdy ma inny obszar pod oczami, inny układ zmarszczek i tak dalej, inne nawilżenie skóry również. Więc czekam na Wasze komentarze. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Cześć!